Ogarniasz instalację, ale brak ci pewności siebie, żeby wziąć byka za rogi i pójść na swoje? Wybierając ścieżkę własnej działalności, chciałbyś czuć pewność, że znasz rozwiązanie każdego instalacyjnego problemu i z łatwością odpowiesz na każdą potrzebę klienta. Sytuacja nie jest jednak tak prosta, czego miałem okazję nieraz doświadczyć. Największą pewność siebie czujemy na początkowym etapie, gdy już poznaliśmy tematykę. Nauczyliśmy się podstaw, ale nie mamy jeszcze doświadczenia nabytego w realnych projektach. Mimo tego mamy poczucie, że lekko ogarniemy temat. Dopiero na placu boju pojawiają się pytania, wątpliwości, wyjątki i cały temat pewności siebie zaczyna się sypać. W świetny sposób obrazuje ten temat efekt Krugera-Duninga. Największą pewność siebie posiadasz po akademickim zgłębieniu tematu. Ciesz się chwilą, nie trwał na długo. W trakcie poznawania branży, zapytań od klientów i kontaktem z realnymi problemami zauważasz, że pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi i stwierdzasz, że potrzebujesz więcej wiedzy, żeby czuć się specjalistą, a w oczach innych nie wyjść na niekompetentnego. Szkolisz się więc, przeczesujesz internet i literaturę, pytasz bardziej doświadczonych kolegów, aby nadrobić teoretyczne zaległości. I słusznie, wiedza techniczna jest potrzebna. Pomimo zdobywania kolejnych szczebli wiedzy, często mamy w sobie przekonanie, że nie wiemy wystarczająco wiele, nie znamy odpowiedzi na każde pytanie i nie jesteśmy dość dobrzy, żeby oferować usługi i jeszcze brać za to pieniądze. Paradoks polega na tym, że aby wejść na wyższy poziom pewności siebie, potrzebujesz zdobywać doświadczenie, potrzebujesz realizować zadania, zanim po dłuższym czasie poczucie, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu, będzie się zwiększać. Samo oczytanie nie wystarczy. Dlatego ruszenie z biznesem czy jakimkolwiek projektem, którego wcześniej nie realizowałeś, zawsze będzie wiązać się z dyskomfortem. Nie będziesz mieć pewności i nie uzyskasz jej, dopóki nie zmierzysz się z przeszkodami i ich nie pokonasz, dopóki nie rozpoczniesz działalności i nie znajdziesz rozwiązania realnych problemów przedsiębiorcy instalatora. Dobra wiadomość jest taka, że zazwyczaj znalezienie odpowiedzi na niespodziewane problemy jest łatwiejsze niż myślisz, ale wiedza instalatorska to nie wszystko. Możesz być świetnym specjalistą, którego już drażnią i szef, i zarobki na etacie. Potrzebujesz się uwolnić, sądzisz, że znasz branżę na wylot i jesteś skazany na sukces. Myślisz sobie: jakbym zarabiał choćby połowę z tego, co firma bierze za jeden obiekt, to będę bogaty. Zdobywasz pierwsze tematy i dochodzi temat wycen. Mówisz sobie: Ej, wystarczy, że wezmę za tę usługę 2000. Albo nie lepiej 1500 i tak wyjdę na swoje. Zaczynasz licytację z samym sobą, nie chcesz przecież zdzierać z klientów, tak jak Twoja poprzednia firma. Potem okazuje się, że klient coś chce ugrać dla siebie, wiertarka wyzionęła ducha, okazuje się, że więcej razy musisz przyjechać coś poprawić, albo zgodziłeś się na większy zakres, żeby klient był zadowolony, a w następnym miesiącu ZUS, podatki, a za jakiś czas potrzebny leasing na samochód, bo stary Golf nie daje już rady itd. Tak Pewność siebie w tym zakresie zaczyna się sypać i musisz korygować wyceny, żeby pozostać na powierzchni. Nie martw się, nawet jak straciłeś na jakimś projekcie, nie stoisz w miejscu. Ważne, żebyś wyciągnął wnioski za każdym razem i uwierz mi, twoja pewność w tej dziedzinie i umiejętność oceny sytuacji będzie systematycznie rosła. Aspektów działalności, z którymi się zmagamy, jest znacznie więcej. Zdobywanie tematów, kontakt z klientem, pomocnicy, zgranie projektu w terminarzu, kondycja i zdrowie, kontrola nad zakresem projektu i zmianami jakich w trakcie realizacji oczekuje klient, a także relacje z najbliższymi, w szczególności gdy targasz nad godziny, żeby jakoś to się rozkręciło. Nazywam się Radek Jachem i zapraszam Cię na darmowy webinar pod tytułem Jak w łatwy sposób wejść w instalatorski biznes, który odbędzie się we wtorek, 19 marca o godzinie 20.00. Będzie sesja pytań i odpowiedzi, gdzie będziesz mógł zadać dowolne nurtujące ciebie pytanie. Kliknij w link poniżej i zapisz się. Na webinarze opowiemy ci jak zdobyć wiedzę wystarczającą, żeby ruszyć z biznesem pomimo braku pewności co do umiejętności technicznych czy interpersonalnych. Nabieranie pewności siebie wiąże się z dyskomfortem, ale rozwój swojej działalności to również ekscytacja, poczucie niezależności, większe profity i setki, jeśli nie tysiące nowych możliwości. Do zobaczenia na webinarze. Zapisz się już dziś. Cześć!